Bogu Rodzica, Dziewica, Bogiem sławiona Maryja, u Twego Syna, Gospodzina, Matko. Maryjo, Matko Syna Bożego i Matko nasza, Królowo Polski, stajemy przed Tobą z pokorą świętego Franciszka, która uczy nas radosnego i całkowitego zawierzenia się Twojemu Synowi. Ta pokorna ufność w zawierzeniu daje nam wolność, która pozwala radować się Twoim pięknem, Maryjo, która jesteś najpiękniejszym dziełem Boga, Jego arcydziełem. Ty, zachowując całkowitą wierność woli Stwórcy, ukazujesz nam, jakie było stworzenie, gdy wyszło z Jego rąk w brzasku swej pierwotnej wspaniałości. W ten sposób dostrzegamy także piękno stworzenia i uświadamiamy sobie, że jesteśmy opiekunami dzieła Bożego. Słowami świętego Franciszka chcemy wołać: bądź pozdrowiona, Pani Święta Królowo, Święta Boża Rodzicielko, Maryjo, która jesteś dziewicą uczynioną Kościołem i wybraną przez Najświętszego Ojca z nieba. Ciebie On uświęcił z Najświętszym umiłowanym Synem swoim i Duchem Świętym Pocieszycielem. W Tobie była i jest
wszelka pełnia łaski i wszelkie dobro. Matko, w tej godzinie, kiedy Polska i Polonia duchowo jednoczy się w modlitwie apelowej, stając tutaj w miejscu, które Ty wybrałaś i gdzie od wielu wieków w tak dostrzegalny sposób obficie obdarzasz swoje dzieci łaskami powierzonymi Ci przez Twojego Syna, chcemy wypowiedzieć swoje jestem, a właściwie oto jestem. Oto jesteśmy, Maryjo, aby bardziej świadomie dostrzec konieczność bycia przy Tobie, bo w ten sposób jesteśmy blisko Twojego Syna. Ty jesteś zawsze w sercu kochającego Boga, a stojąc przy Tobie odczuwamy to pełne miłości Jego spojrzenie na każdego z nas. Od Ciebie, Matko, uczymy się tę miłość przyjmować, a równocześnie w pokorze poczuć się niczym przed Bogiem, aby Jego moc mogła w nas działać. Tak bardzo potrzebujemy tej pokory, bo tylko wtedy możemy czuć się bezpieczni, opierając się nie na sobie, ale na kochającym nas Bogu. Przy Tobie, Matko, uczymy się rozpoznawać nasze najgłębsze powołanie do bycia kochanymi i do bycia przemienionymi przez miłość. Jednocześnie tutaj odkrywamy swoją tożsamość otrzymaną w akcie stwórczym i w zrodzeniu nas do nowego życia w sakramencie Chrztu Świętego. Pamiętamy więc o wzrastaniu w łonie Kościoła i naszych narodowych korzeniach pozostających w blasku zawołania Polonia Semper Fidelis. Dlatego z ufnością wołamy: z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo, Ty za nami przemów słowo. Przemów, Matko, Ty, bo sami nie jesteśmy pewni, o co prosić, aby w nas, tak jak w Tobie, wypełniła się wola Ojca. Przypominamy sobie też Twoje pouczenia, tak dobitnie rozbrzmiewające z polskiej kany. Zróbcie wszystko, cokolwiek powie Wam Syn. Dlatego, Maryjo, w tym świecie, w którym dociera do nas tak wiele różnych głosów, wyproś nam, Matko, ten słuch wyczulony na głos Twojego Syna, aby spełniła się w nas rzeczywistość kroczenia za głosem dobrego pasterza i nikt z Twoich poddanych nie poszedł za obcym głosem. Uznajemy jednocześnie konieczność przyjęcia postawy czuwania, aby nasze wolne serce nie stało się niewolnikiem tak licznych pułapek, które zastawia świat. Od Ciebie, Matko, czuwająca przy betlejemskiej kołysce i czuwająca pod krzyżem, pragniemy się uczyć, że czuwanie jest czynną miłością. Wobec wezwania Twojego Syna, czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie, Ty, Maryjo, pokazujesz, że jesteś pierwszą czuwającą spośród wszystkich uczniów. Wszystkie dzieci Boże są, Maryjo, Twoimi dziećmi i wszystkie obejmujesz Twoją matczyną miłością i troską. Ale dzisiejszego wieczoru pragnę Ci, Matko, w szczególny sposób zawierzyć obecnych tutaj i pielgrzymujących duchowo maturzystów archidiecezji przemyskiej. O Maryjo, wypraszaj im potrzebne łaski. Pokaż drogę, którą mają kroczyć. Wspomagaj ich w rozeznawaniu powołania, by idąc za Tobą i Twoim przykładem dotarli do domu naszego miłosiernego Ojca. Otaczaj ich płaszczem swojej opieki, aby wzrastali w wierze, nadziei i miłości. Tobie powierzam ich troski i radości. Tobie powierzam ich trudny czas zdobywania wiedzy i poznawania prawdy. Tobie powierzam ich młodość i całe ich życie. Maryjo, która wsłuchiwałaś się w odwieczne słowo Boga i zachowywałaś je oraz wypełniałaś w swoim życiu, naucz nas iść Twoimi śladami. Jasnogórska Matko i Królowo nasza, w Twym niepokalanym sercu dziś w pierwszą sobotę miesiąca składamy Kościół Święty z Ojcem Świętym Franciszkiem i wszystkimi pasterzami.
pasterzy Kościoła w Polsce, z przewodniczącym konferencji Episkopatu, księdzem arcybiskupem Stanisławem Gondeckim, naszym metropolitą, księdzem arcybiskupem Wacławem Depo, obecnym pośród nas księdzem biskupem Krzysztofem Chudzio z diecezji przemyskiej, któremu dziękujemy za rozważanie apelowe, przybywa wraz z maturzystami diecezji przemyskiej. Polecamy nasz polski naród. Zabierzamy pauliński zakon. Prosimy o nowe, liczne, święte powołania. Oddajemy w Twoją opiekę nasze parafie i duszpasterzy. Gorąco dziękujemy za Twą obecność dziś pośród parafian w Parzęczewie w archidiecezji poznańskiej, którzy cieszą się Twoją obecnością nawiedzającą w kopii cudownego jasnogórskiego wizerunku. Zabierzamy Ci rodziny nasze. Prosimy o wzrost wiary i miłości. Dzieci poczęte w łonach matek, by z wielką miłością i szacunkiem zostały przyjęte. Modlitwą ogarniamy ludzi samotnych, opuszczonych, bezrobotnych, chorych. Prosimy o zdrowie dla księdza arcybiskupa Józefa Michalika, o uzdrowienie Małgorzaty Wojcickiej, za chorego Romana, Krzysztofa, Iwonę, chorych na stwardnienie zanikowe boczne. Tak bardzo proszę, abyśmy o nich wspomnieli i modlili się za nich. Pamiętamy o dzisiejszych jasnogórskich pielgrzymach. Byli to uczestnicy pielgrzymki Państwowej Inspekcji Sanitarnej, kobiety po chorobie nowotworowej piersi, prawnicy, uczestnicy pierwszosobotniego zawierzenia, rodzina Różańcowa, która odprawia rekolekcje pod przewodnictwem ojca Mirosława Legawca. Również obecni pośród nas pielgrzymi z Jaworzynki, Istebnej i Koniakowa w diecezji bielsko-żywieckiej, także z bielsko-żywieckiej diecezji Pątnicy z Kamesznicy oraz z białostockiej diecezji z pielgrzymi z Zalesia. Modlimy się w intencji jubilatów przeżywających piękne jubileusze 50-lecia małżeństwa Zofia i Kazimierz, także Bożena i Robert 25-lecie. Tak wielu małżonków, którzy dziś tu dziękowali za wiele lat trwania ze sobą i za swoje rodziny, za piękną miłość. Błogosław im wszystkim. Powierzamy także pielgrzymów Tomaszowa Mazowieckiego, którzy podejmą trud nocnego czuwania. Modlimy się za wszystkich podróżujących, aby bezpiecznie udawali się w drogę i bezpiecznie docierali do celu. Zabierzamy rodaków rozsianych po całym świecie, a łączących się z nami dzięki rozgłośniom katolickim, telewizji Trwam, internetowi. Jak każdego dnia otwieramy Księgę Apelu Jasnogórskiego i przedstawiamy Ci wszystkie intencje tam dziś zapisane. Prosimy także za Zofię i Kazimierza. Modlimy się za drogich nam zmarłych, za świętej pamięci konfratra naszego zakonu, księdza prałata Franciszka Rząsę z diecezji przemyskiej, którego dziś powołałeś do siebie. Wszystkie te sprawy składamy jeszcze raz w Twoim niepokalanym sercu, rozważając tajemnicę Twojej obecności w Kanie Galilejskiej, gdy orędowałaś za młodymi, gdy uprosiłaś pierwszy znak, pierwszy cud u Jezusa, wstawiaj się i za nami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Heil, du Maria, full náðar, drottinn með þér, blessuð þú meðal kvenna og blessaður vöxtur lífsins, Jesús. Święta Maryjo, chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieku. Amen. Wszyscy oddajemy się pod Twoją opiekę, pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielu. Naszymi prośbami raź nie gadać, potrzeba nam. Ale od wszelakich złych przyjód, raź nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synu swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Księdza biskupa Krzysztofa prosimy, aby nam pobłogosławił. Pan z wami, niech imię Pańskie będzie błogosławione, wspomożenie nasze w imieniu Pana, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.